każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy w oddziale Radzionków, w duecie hodowlanym Artur Andrzej Nierobiś. Witamy wszystkich hodowców. Dzień dobry. Dzisiaj jest z nami Artur. Porozmawiamy sobie trochę o waszej hodowli. Porozmawiamy o tym, co się aktualnie dzieje w hodowli i tak dalej. Natomiast z racji tego, że pierwszy raz jestem w swojej hodowli, chciałbym poznać historię. Skąd w ogóle wzięły się u was gołębie w rodzinie? Bo rozumiem, że nie od ciebie się zaczęło, czy ty byłeś pierwszym, można powiedzieć, prekursorem tej hodowli? No, ojciec miał, ale to miał tylko strasery, takie ptaki, ale do nie, to było inne ptactwo, a tak to my się zaczęliśmy w 99 i na targu kupiłem gołębie, potem zacząłem od tego hodowcy, od tego i tak się zaczęło. Czyli 24 lata temu już, no, można powiedzieć. Kawałek jest życia. Kawałek życia minął, można też zaznaczyć, że jakby główną domeną waszą są te loty dalekodystansowe. Na tym, można powiedzieć, najlepiej się odnajdujecie, o czym może na przykład świadczyć tegoroczny sezon, gdzie w kategorii C jest mistrzostwo okręgu. No i może powiesz, jak te loty w oddziale wyglądały, 500-ki, 700-ki, bo praktycznie chyba prawie wszystkie wygrane. No, tak jakby powiedzieć, to zasługa mojego ojca w tego roku, bo pół sezonu mnie nie było wcale. Właśnie może opowiesz, jak ta historia wyglądała, początek sezonu, jak w ogóle odbywało się jakby parowanie gołębi, kiedy gołębie były łączone i tak dalej. Bo to jest ciekawa historia. Czasem my myślimy, że wszystko musi być po prostu na każdy dzień dopilnowane, jakby odbyte, a tutaj był taki przypadek, że ciebie nawet nie było w Polsce. I te pierwsze loty, można powiedzieć, tak startowaliście jakby trochę nieprzygotowani. Tak na chybił trafił. To było w ten sposób, że byłem u kolegi za granicą. Przyjechaliśmy, musiałem być na półtorej tygodnia w Polsce. Sparowałem gołąbki 10 kwietnia. 12 kwietnia wywiozłem na 20 km, a 14 kwietnia wyjechałem. I potem prosto były gołębie do kosza włożone na pierwszy lot. Tak to nie były wcale wywożone w tym roku. W tym roku miały być gołębie tylko przelotowane, a wyszło najlepszy sezon. Czym mniej się widzę chodzi do gołębi, tym lepsze wyniki. Ale pierwszy lot, jak powiedzmy, one nie były szykowane, wywózka była, no ten pierwszy lot trochę nie wyszedł, nie? No bo te gołąbki były, jakby powiedzieć, jajka znosiły. To było środę, czwartek. Nie, wtorek, środę, czwartek jajka znosiły, a w sobotę już do kosza poszły. No to nie były takie odbudowane, no ale tydzień później przyszedł i już była seria. I od tego się zaczęło. Potem chyba bodajże od 5 albo 6 lotu zacząłem wygrywać w oddziele z serii, nie?
5 lotów w oddziale w tym roku wygranych. No. Raz druga seria, dwa razy trzecia seria. Dobrze mówię? Chyba tak. Tak. Chyba tak. Także można powiedzieć, że 8 lotów w czołowej trójce seria na oddział. Jakbyś mógł tak ogólnie trochę o tym sezonie powiedzieć, jak to przebiegało, jak w ogóle opieka nad gołębiami w tym roku wyglądała? Opieka była tak, jak było napisane na kartce, ojcowi zostawiłem. Ojciec też po udarze, raz dziennie chodzi tylko do gołębi na godzinę, półtorej. Pokarmił, zrobił oblot, raczej zrobił oblot, potem pokarmił gołębie. No i poszedł do domu i dopiero na drugi dzień przyszedł. I zrobił to samo, tak jak było na kartce, on się tego trzymał. Ale to co, gołębie, jeszcze ktoś wam jeszcze pomagał? Nie, czy... tylko kolega chodził i przy wkładaniu gołębi łapał te gołąbki do kosza, na lot i zawoził i wkładał. Nic więcej. I podłączał na drugi dzień zegar, bo ojciec nawet zegara się było podłączyć. On tylko patrzał, żeby gołębie przyleciały. Nic więcej. Tak jest. A sezon można powiedzieć obstawiony samymi samicami, bo lotujesz samymi samicami. Od 4 lat. Od 4 lat, tak no. Jest. Wcześniejsze lata, jeśli ktoś twoją hodowlę obserwował, kojarzy na pewno, że samce też się dobrze spisywały, więc moje pytanie brzmi, dlaczego taka decyzja, czy to właśnie ze względu na brak czasu, czy jakieś powiedzmy inne czynniki kierowały, żeby taką decyzję podjąć? To było taka rzecz, bo miałem 4 lata temu już w ogóle nie lotować, bo ojciec dostał udar, był w szpitalu, ja pracował i nie było tyle czasu, żeby robić oblotów samców i samic, to i to potem mówi kolega, że oni mi pomogą, ale zdecydowałem się tylko na jedną rzecz, czy albo samce, albo samiczki. No i tak zdecydowałem się na samiczki. I tak to zostało lecieć 4. rok samicami. Tak, no więc zadam ci pytanie od razu, jak wygląda w ogóle, jak z samcami sprawa w sezonie lotowym? One jakieś obloty w ogóle mają i tak dalej, jak one są karmione? To takie, powiedzmy, żebyśmy sobie to w miarę sprawnie wyjaśnili. One służą jako partnerzy do samic. Także nacisku na nie żadnego nie ma, rozumiem. Nie, nie. Czy dostają na przykład to samo, co samice? Nie, przeciwko. One dostają po prostu taką karmę, tak żeby były... jakby powiedzieć, przez cały tydzień dostaną normalną taką karmę, taką eskę, jakby powiedzieć, taką sezonową. No ale to im to powinno wystarczyć, bo samiczki to co nie zjedzą, to samce to się wykorzystają wtedy. I to i czekają na to, co spadnie. No, to co zostanie w korytku, no ale także samcom to wystarczy, one nie lotują, a formę mają, bo no to wiesz jak to jest, gołąb dostanie tą eskę, to eska to już jest dobra karma, bo to masz wszystko, nie? No i tam jest groch, kukurydza, to wszystko, nie? To dobre rzeczy, no i to wystarcza tym samcom, co nie są lotowane. Ale one w trakcie sezonu żadnych tam oblotów, powiedzmy, nie mają robionych? Nie, to tylko tak jak samiczki polatają, wchodzą, to bo to jest tak, że muszę przegonić te samiczki do swojego gomika, to te gołębie muszę samce wypuścić. Aha, wiem. No jak zrobią 2-3 kółka, wchodzą, no to wchodzą, bo one mi nie są potrzebne. Wiem. No. A tak to po prostu sobie siedzą i odpoczywają, czekają na samice. No i robotę robią, jak przylecą samice. No właśnie. I to wystarczy. A powiedz, jak z samicami wygląda taki w ciągu dnia, jeśli chodzi o obloty i tak dalej, w trakcie sezonu lotowego, przy tej metodzie? I czy tej metody w ogóle, powiedzmy, uczysz się na własnych błędach? No, błędy to są od 24 lat. No, bo to każdy się uczy na błędach, nie tak jak ktoś tam powie, że tak jak teraz ja powiem, albo ktoś tam powie, że zrobi jakiś wynik, że tak to ktoś daje i ta osoba, która to ogląda, pojedzie kupić do sklepu i to będzie wygrywać. To nie jest tak, to trzeba nad gołębiami pracować cały czas. Ale takie najważniejsze elementy w hodowli, które byś wyróżnił, które mają największy wpływ na wynik, no nie wiem, załóżmy, gołębnik, gołębie, przygotowanie, karmienie. No, gołębie. W twoim odczuciu, no 24 lata, mówisz już, metoda prób i błędów. Zdrowe tylko powinny być gołębie. No, czy nawet jak kupisz gołębie ze złotym rodowodem, jak to na to mówią, fajnym rodowodem, a nie będziesz umiał pracować, no to nie zrobisz tego żadnych wyników. Nawet jakby były chore gołębie, to jakby powiedzieć do dupy, nie idzie napchać.
Wiesz, to musi chyba wyciąć. Nie trzeba, to żadna cenzura nie obowiązuje. No. Ale to tak jak powiedziałeś, no nic jakby się nie przeskoczy pewnych tematów, czyli ta praca hodowlana na co dzień. No, to muszą być po prostu podstawa gołębnika, muszą być zdrowe te gołębie. Nie, że kupisz gołębnik za 30 tysięcy i to poleci. Nie, wystarczy nawet i z kuliczorza polecieć. To kliczosz to chyba ludzie wszyscy wiedzą, co to jest. Tam gdzie się króliki trzymą w takich boksach. No, tak. No. A powiedz mi, no bo jeszcze nie uzupełniłeś jakby tego odnośnie samic, jak taki dzień sezonu lotowego wygląda? Czyli co, dwa razy dziennie latają? Nie, samiczki nie. Tylko tam ojciec w tym sezonie robił tak. Bo... Ale ty później wróciłeś i już... Tak samo było, tak samo. Jak już się przyzwyczaiły, tak nie kombinowałeś. W tamtym roku już też tak było robione, nie? W tym roku też tak było robione, że tylko dziennie tylko latały raz, tam godzina, półtorej, dostały jeść i dopiero na drugi dzień latały i dostały jeść. No. On tylko raz dziennie tylko jedzenie dostały. Ale latały rano, wieczorem? Jak nie, to tylko z rana. Z rana? No, rano to około 9:30. Aha. No. Nie trzeba nawet o 6 rano wstawać, żeby obloty robić. Wystarczy stanąć jak jo, albo ojciec po udarze. To ojciec nie umiał wcześniej, jak mnie nie było, potem ja byłem. No to też miałem lenia, żeby w czas wstawać. No to wystarczyło tam o 9, 10 wypuszczać, nawet jak było tyle stopni i te gołębie latały. No właśnie, jak jest temperatura, nie? No. Każdy mówi, że ranek jest panek. A tu jednak nie. No właśnie. Ty mówiłeś, że sporo rzeczy robisz odwrotnie. W stosunku do tego, co czasem się wydaje, że powiedzmy są przyjęte u nas pewne takie stwierdzenia wśród hodowców i każdy myśli, że już tak to musi wyglądać. Czyli ty próbujesz to dopasować do siebie jakby, tak? No, gołębie trzeba do siebie dopasować, nie, że ty się dostosujesz do gołębi. No, bo jak ty pracujesz, to ty nie możesz się zwolnić albo coś z pracy, że musisz oblot zrobić. Gołębie się muszą dostosować do ciebie. Ja tak uważam. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, bo to niektórzy pracują, niektórzy mają firmy, ludzie pracują na nich. No ale tamci, to jakby powiedzieć, ja uważam, że gołębie musisz dostosować do siebie. Pod tym względem. Jak widać, pasuje im to, zresztą może właśnie trochę powiemy na temat wyników. Gdybyś mógł sobie przypomnieć taki swój pierwszy wynik, który ci sprawił taką radość, który dał ci dużo motywacji, no, domyślam się, że to już odległe czasy, ale szukaj głęboko w pamięci. No. Najstarszy wynik w 2004 po 4 latach mistrza oddziału na modę. Aha. No, najlepszy wynik taki z maratonów, no to udało mi się zrobić tak jak Kielce organizowało ten Paryż. 3 gołębie włożyłem, 3 pierwsze na Śląsku, a w Polsce było około 5000 gołębi posadzonych. I to był bodajże 6, 33 i 52. I koniec. To była pierwsza seria? To była pierwsza seria na całą Polskę. Tak. No. I zaznaczmy, że tam były w tej drużynie, dobrze mówię, 2 samce? Wdowce, nie z gniazda, tylko wdowce. Aha. I jedna samiczka. I to wszystko nie było łączone, tylko jako wdowce leciały. Mhm. To do ciebie z Paryża kilometrów było ile? Ponad 1100. 1100 ponad. Ponad. To jest niecałe tam między 1100 a 1200. I to był który rok? 2013 czy 2012? 13. Wtedy 13. Chyba w 13 był Paryż, 13, nie? 13, no. I powiedz mi, jak właśnie wtedy, no bo powiedzmy to już dystans 1100, ale też rozmawialiśmy, że te maratony fajnie wychodzą. Gdybyś mógł na razie tak powiedzieć w skrócie, najważniejsze rzeczy twoim zdaniem na maratony. Co jakby wpływa najbardziej na wynik z tego maratonu? Gołąb, przygotowanie, wszystko razem, no domyślam się, że to jakoś musi się uzupełniać. Natomiast kiedyś pewnie miałeś inne gołębie, maratony też leciałeś dobrze. Teraz masz inne, znowu ale, maratony lecisz dobrze. Ale z tej samej linii zostawiane te gołębie. Z tej samej też się powtarzają. No to są z tej samej linii, tylko dokładam. Przyniosę na przykład i dołożę. I tak próbuję, czy są lepsze, czy są gorsze. No cała ta linia, co tak to się zaczęło, to trzymam cały czas tą linię. To może właśnie powiesz, jakie to są w ogóle gołębie, które najlepiej się tutaj na tych maratonach sprawdzają u ciebie. To są z tej linii mojej trzynastki. Mhm. Ten gołąb już w 2014 już padł, za przeproszeniem, tak powiem.
No po prostu karierę zakończył. Dzieci jeszcze są, co mają po 10 lat, co najmniej jeszcze, bo 14 były ostatnie te dzieci. No i także i te dzieci lecą, wnuki lecą i teraz prawnuki też wygrywają dalej tego gołębia. Czyli potrafił przekazywać. Bardzo dobrze lecieć i przekazywać. A to najważniejsze. A gdybyś właśnie mógł powiedzieć, no to co, kwestia myślisz gołębi na maratony? Przygotowanie też. No ale takiego gołębia z kategorii A, to na maraton jak wsadzisz, to nie wiem, czy da radę, ale taki gołąb maratończyk, jak włoży na kategorię A, no to ci zrobi konkurs, ale tam późniejszy. No ale znowu ten sprinter to nie zrobi z maratonu, bo on się po prostu spali. I co najlepsze, może jeszcze go w ogóle nie być. Nie? No to mówię, się może spali. No właśnie. No. A powiedz, jeśli na przykład sprowadzasz gołębia do hodowli, rozumiem, że jakby twoim głównym priorytetem są te loty dalekie i cały czas pod tym kątem patrzysz, czy sprowadzasz też gołębie z innym zamiarem? I ewentualnie, jeśli je już sprowadzasz, to czym się sugerujesz? Teraz sprowadziłem parę gąbków takich sprinterów, no ale to było we czerwcu. No i z miesiąc temu podjąłem decyzję, nie będę ich trzymał, bo nie będę się, nie ma czasu. Bo kategoria B już opanowana jest, C i M opanowane, no ale kategoria A to trzeba mieć i czas, wyłożenie, trenowania. Nie będę tego trenował i też mam część gołębi, będę też tam do Radka będę na stronę dawał. Tak, no ale część... to są wysokiej półki te gołębie też, bo nie interesują mnie tak jakby powiedzieć kupić gołębia, ale to gołąb też musi dobry być, żeby wprowadzić do hodowli, nie? No tak, no ale mówisz dobry gołąb, no ale teraz zastanawiasz się, co wprowadzić i czym się sugerujesz? Czyli co, obserwujesz jakąś hodowlę? Jak hodowca leci, jak gołębie są trenowane u niego, jak, no po prostu jak te kategorie lecią, nie? I to powiem, że i rodowody są fajne. No, ale tak jak mówię, papier to nie wszystko, nie? Tylko też musi ten gołąb wyglądać. Radek dzisiaj trzymał te gołębie w ręce, to... Tu pewnie w tle będą się przewijać nagrania z gołębnika rozpłodowego, bo w gołębniku rozpłodowym trochę czasu sobie spędziliśmy poza kamerą, rozmawialiśmy o tym, z czego te gołębie się wywodzą. Jak widać, te gołębie już dosyć przepierzone, rozpód dosyć wcześnie rozdzielasz. No, w tym roku tam w czerwcu roztegowałem. I nie są potrzebne, to niech się odbudowują na przyszły rok. Tak jest. A rozpód łączysz kiedy? Też w takim okresie łączyłeś jak lotowe w tym roku, czy? Nie, w lutym. 14 lutego. No. 14 lutego. Dobrze mówię? Ja, 14 lutego, walentynki, no. Tak. Walentynki, zawsze rozpód walentynki łączę. A powiedz mi, uzupełnijmy sobie trochę odnośnie tych wyników, bo powiedziałeś ten pierwszy sukces na młode, później ten lot Paryż. Natomiast w tym roku mistrzostwo oddziału kategoria C i M. Drugi rok z rzędu. Tak, drugi rok z rzędu, właśnie. W okręgu też mistrz okręgu kategorii C. Najlepszy wynik też zrobiłeś w maratonie też w okręgu, tak. Tylko że musiałem wybrać do kategorii C. Sobie wybrałem, no nie mnie nie zmusił, tylko wziąłem sobie kategorię C, ale dwa wyniki najlepsze w okręgu, w M i C było, w intermistrzostwie drugi wynik, w GMP jestem piąty w okręgu i tradycyjne mistrzostwo okręgu drugi. Drugi, tak jest. W regionie trzecim Śląsk też jesteś w kategorii C. Drugi. Drugi, dokładnie. No i intermistrzostwie czwarte miejsce. Intermistrzostwie czwarte, także ścisła czołówka. Na 4000 ludzi prawie. No właśnie, można powiedzieć, że w rywalizacji 4000 hodowców. Chciałem sobie chwilę porozmawiać tutaj, zanim przejdziemy do gołębnika. Powiesz, jak to w sezonie lotowym wygląda i tak dalej. Zaprezentujemy sobie też kilka takich najlepszych gołębi. Także przejdziemy sobie teraz do środka. Dobrze, zapraszam. Także teraz przeszliśmy sobie do gołębnika lotowego samców. One w okresie lotowym tutaj przebywają. Samce, ta. Samce tu nie będę pytał jak cele w sezonie i tak dalej, bo powiedziałeś, że one sobie siedzą tylko... Kurczę, bo nie wyczyściłem, kurczę, ale to będzie... A, czyli co, zamknąłeś teraz, żeby w ogóle nie widział tam... Tej miski. No i tak samiec tu siedzi. No. Potem dopuszczam samce i one tam wchodzą do misek.
Tylko że to nie jest wyczyszczony cel. Bo jeszcze nie sprzątałem. I potem jak wysprzątam, to teraz w sobotę będę sprzątał prawdopodobnie, nało w przyszłym tygodniu i będę wypalał całe gołębniki. To po prostu dezynfekcja palnikiem. Czyli higienę utrzymujesz na tej zasadzie, że wypalasz później, jak sprzątasz, wszystko jest wypalane, dodatkowo jeszcze czymś pryskasz, czy? Nie. Wypalam, to wszystko jest, nie? A tak jakby w sezonie to sam jest siedzi tak pozamykany, a jak się łączy ze samiczką, to samiczka jest tu, a sam jest tam i buczy. I on wtedy nie podziubie tej samicy. No a potem jak przyjdzie samiczka z lotu, to jest zostawione tak. Cały tydzień. A i ty wtedy one sobie już tam razem... No, siedzą i się bawią. A jak potem rozdzielam, to od razu zamykam. Nie tak na odwrót, tylko tak, żeby on nie widział tej miski. Czyli parowanie gołębi odbywa się na takiej zasadzie, że nie zamykasz ich obu w celi? Nie. Nie? Czyli jak sobie to jakby przygotowujesz? Samce zamykasz i puszczasz samice, one sobie skaczą? Ta, która się sparuje powiedzmy. Nie. To jest tak, że teraz siedzą do grudnia samiczki na gołębniku lotowym, no tam właśnie. Gdzie są cele. Bo tu mamy teraz... Czekaj, ten... zamknę im. Wyskoczyły nam teraz tu. Te pitną. Bo teraz one, tam akurat gdzie nagrywaliśmy, gdzie poszedłeś, to jest gołębnik wdów, czyli one są... Przeganiane, no. Obok siebie. No. I tłumacz, jak wygląda to parowanie właśnie. To jest tak, że do grudnia tutaj siedzą samiczki i one sobie wybierają cele. I one sobie pilnują tej celi. Tak jakby czyli samica się... Po to, żeby ona się do tej celi przywiązała. Przywiązała, żeby ją sobie pilnowała. Potem w grudniu wpuszczam tu samce, samiczki przeganiam tam na ich miejsca, na te siodełka i one siedzą. I potem te samce stare mają swoje cele i te roczne sobie wybierają cele i pilnują. Po miesiącu, no 3-4 tygodniach zamykam tych samce, przymykam w celi i otwieram tak i tam samiec siedzi w misce i wpuszczam samiczki. One wchodzą, samiczki, te, które miały to swoją celę, one tu pilnują w tej celi i one z tym samcem się pierwszy dzień po prostu ta samica chciałaby samca wygonić stamtąd, no ale samiec też, nie? Jakby się nie dziubały, nie? No i także pierwszy dzień, potem na drugi dzień zostawiam, już jest lepiej i po takim jakby powiedzieć 2-3 dni, taki jakby powiedzieć w piątek na wieczór wpuszczam, a w niedzielę wieczorem te samiczki przerzucam. I za tydzień, następny weekend robię tak samo. Tak jakby one się przyzwyczaiły do siebie, jakby powiedzieć, się zakochały w sobie, o, wiem. Tak jakby powiedzieć. Czyli one się dobierają z miłości? No tak, jakby powiedzieć, chociaż... do celi. Tak. Samiec samicą do celi, a nie tak jak wsadzisz samca rocznego i on jest jak głupi i potem wydziubie samica albo coś, albo stara samica młodego samca, jak jest głupi, to też bije. No ja po prostu tak robię wszystko na odwrót i dobrze mi to wychodzi. Czyli gołębi na gołębniku lotowym nie łączysz według własnego uznania, bo tak naprawdę one się złączą tak, jak zajmą cele. Tak, jak lecą. No i że lecę na sucho, to mi to też tam odpowiada, bo one się złączą, jajka poniosą. Ja mam tutaj dwie pary, co brat ze siostrą się złączyły. No i także te młode sobie, te jajka podrzucam sobie potem do woliery i sobie uciągnę, bo to z dobrych pary gołębi. No i tak idzie, a tu na sucho lecę, to kolega w tym roku wziął, mój sąsiad, 4 jajka, to 3 bardzo super mu gołębie leciały na młode. No, też zadowolony jestem. W ogóle fajnie tu macie, bo tak, wychodzimy przed gołębnik, obok stoi kolejny, odwracamy się, mówisz, tam jest jeszcze jeden hodowca, tak? No i tak, wesoło w niedzielę. I tam jeszcze domki są, to przy tych domkach też jeszcze jeden jest. Też jeszcze jeden jest. No. Andrzej. Także wylądowaliśmy na Śląsku. Tak tutaj wygląda lotowanie gołębiami. No to tutaj raz było nawet i 400 młodych tutaj latało u nas nad gołębnikami. To można robić wspólne obloty. No, my razem obloty robimy. W samych godzinach, nie? Obloty razem, no. To jakby na przykład twoje nie chciały trenować, a kolegi dobrze trenują, to... To tak było w tym roku, tak było w tym roku od sąsiada. Moje też, no nie powiem, że nie, młode. No bo one takie leniwe były. Od sąsiada, jak dopiero też mu za tego wypuszczałem gołębie, bo go też nie było, to pierw wypuściłem swoje,
I potem do niego poszedłem wypuścić. No i tak moje też latały. No, razem z nimi, nie? No. Trochę się podciągają. No jest tak, jest tak. Tak, a powiedz mi, jak właśnie w sezonie lotowym wygląda tutaj w ogóle, tak, samce, rozumiem, pierwsze wypuszczasz samice, przy drzwi tam. Tu. No, tędy tu. Drzwi, to bym musiał otworzyć, czekaj. No, dobra, ale w każdym otworzę, razie... bo to jest tylko pod kotę albo pod coś kuny. Wiem. Tu jest tylko takie. Tu jest potem antena dawana. Tu jest antena wkładana, nie? To cały rozbierany w lot. No, a czemu nie? Aha. Tu jest antena, potem to daję na antenę i to tak cały sezon jest, nie? No, no i to fangable. Tutaj tylko te gołębie tędy nie wychodzą, tylko wchodzą. Wiem, no tak, bo one wypuszczane no. są od samic tam. Przez drzwi, no. I wtedy samce przeganiasz do gołębnika w dół. No i je wypuszczasz, tak jak mówisz, tylko żeby po prostu drzwi. Przegonić, nie? Bo inaczej no. byłoby to ciężko. Trzeba by je wyłapywać, nie? I tak dalej. No a tak to przegonię samce, samiczki sobie polatają, potem wpuszczę samiczki, samce wygonię i te samice też przegonię. I one jedzą tutaj samice? W tym roku jadły tam. A tam jadły? Jadły tam, bo to jest tak, że ojciec był na początku i no po prostu nie dawał rady, no i tak było naszykowane. I to tym bardziej, że to był ojca pomysł, no bo on nie chciał tu po spółdarzyć, nie chciał po tej drabinie włazić, nie? Wiem. I żeby otwierać, przegoniać tyle razy, to tak i tak musiał tylko dwa razy wejść, nie? Wiem. Pierw otworzyć te samiczki, żeby leciały, potem przyszedł, przegonił, wypuścił te samce i przegonił samice, pokarmił, a potem przyszedł tylko jeszcze raz, weszedł tylko zamknąć to. Wiem. Tak to by musiał dodatkowo jeszcze rozwodzić. No ale tak zrobił, że tam miały karmę i w tym roku na pełnym korycie to... Na pełnym korycie? Na pełnym korycie, a jak ja przyjechałem po 4 tygodniach, to pół worka zebrałem. Tak? I no, tej karmy no i... Czyli one pierwsze loty tak, że ta karma tu cały czas leżała? No jakby powiedzieć, może nie na ziemi, tylko tam po pół korytka leżało cały czas. One nie dojadły, tamto... To było tylko dosypywane, a potem kolega tam przychodził raz w tygodniu przeczyścić gołębniki, no to taka karmę do kury dawał. No, a także tam dużo może nie było, tak jakby powiedzieć, bo te samce się cieszyły jak tam szły. No tak. Tam wyżarły te lepsze niż tutaj co miały. No. Tak jest, a właśnie odnośnie tego karmienia sobie trochę porozmawiamy, jak to wyglądało w sezonie lotowym, bo mnie zawsze bardzo zastanawia pełne koryto. Jak te gołębie utrzymać w takiej, powiedzmy, formie lotowej i... No bo teoretycznie zakładamy, że ten gołąb musi mieć apetyt. Jak on może, powiedzmy, kiedy karma leży cały czas, on je ile chce? Czy to jest kwestia przyzwyczajenia gołębi do tego? One same wiedzą. Ty na przykład całą zimę tak karmisz, że karma leży cały czas? No, jakby powiedzieć, może nie cały czas, tylko... One jedzą dosyta. U mnie było tak, że one jadły cały czas, tylko że trochę tam w korytku zostawało, nie? No ale ten pomysł był od ojca w tym roku. Tak wyszło, no. A tak generalnie przez, powiedzmy, inne lata karmienie. Jakie masz w ogóle podejście do karmienia? Bo wielu hodowców twierdzi, że umiejętne karmienie to jest najważniejszy czynnik w hodowli. Czyli żeby tych gołębi albo nie przekarmiać, tak żeby one po prostu wyczuć ten moment, kiedy im już tej karmy jest dość. Ja powiem tak. My też nie jemy, nie mamy wyznaczonych, ty zjesz tylko 2 kromki, ten 3 kromki, a jesteś dalej głodny. Jeden goł potrafi zjeść 3 ziarka, a drugi potrzebuje 5 ziarek zjeść. No i dlatego tak ja uważam, że troszkę karmy trzeba dać. My też jak jedziemy do sklepu, bo czy nie kupisz na przykład, że to se kupisz, raczej to dostaniesz i to dostaniesz, a tego nie ma smaku, to nie jesz tego, nie? No tak sobie gołębią i trzeba też troszkę dać, co sobie powybiera, co potrzebuje. Ja tak uważam, nie? No. No tak, no ale on sobie powybiera samą konopię i słonecznik. I to mu powinno wystarczyć, bo to potrzebuje. No ale ty nie chcesz, żeby on zjadł ci na przykład ryszpady? No ale to on i tak zje, bo jak to potrzebuje, to i tak zje. Czyli w ten sposób, po prostu sobie wybierają. Wybierają, no na przykład zjedzą. Te lepsze, ale te gorsze też potem, jak będą głodne, to są muszą dobrać karmy. No bo to nie jest tak, że w korytku jest 5 minut. Po prostu jest cały czas w korytku, że tam nasypie.
Niech zjedzą te lepsze, wybierają sobie, bo to potrzebują, nie? My też by zjemy ciasto, a potem zjemy te gorsze, nie? Te suche, nie? Na przykład. No, ale to i tak trzeba zjeść, i tak trzeba zjeść. No to dlatego te gołębie, ja sobie wybiorą to, ile potrzebują tego lepszego, a to potem gołąb sobie, który potrzebuje, to sobie doje. Wiem. Jest tak. Na tej zasadzie to działa. Czyli rozumiem, bo może skupmy się na tych lotach dalekich, czyli na maratonach, 500-kach, no bo tutaj 5 lotów, które w sezonie wygrałeś, to były 2 maratony? Nie, nie, nie. Nie, źle mówię. Jeden maraton był wygrany. 2 300-ki, 2 500-ki i jeden maraton. No właśnie. No, czyli 2 500-ki maraton w tym roku wygrane, no ale jak widać 300-ki tak samo. Także przygotowanie... 500-ka jedna to byłem na trzecim miejscu, parę punktami przegrałem, a maraton drugie, seria. Druga, właśnie. Pierwsza i druga. No. No seria. I teraz... Też małymi punktami. Kolega mnie wyprzedził, no. Kolega tutaj obok? No. Aha, no widzisz. On mnie tylko cyk, cyk, no ale co zrobić? Tak jest, ale powiedzmy, no bo takie karmienie w sezonie lotowym, co, cały tydzień, jeśli mówisz, że mają karmę, załóżmy, do oporu, no to regulujesz to na przykład jakością tej karmy, że tam powiedzmy początek tygodnia inaczej, środek inaczej, koniec inaczej. Jak wygląda karmienie na 300-ki, jak na maratony? Jakie ty tu różnice widzisz w ogóle? Co gołębią potrzeba wtedy, a co wtedy? W tym roku na przykład używałem karmy ID. Mhm. To ale kupiłem tylko 2 i 3. A czyli bez tej dietetycznej? Tak? Bez tej dietetycznej. Pierwszy i tak, i to jakby powiedzieć, to było, kurczę, teraz nie pamiętam, albo 60% i 40% ryżu pady dokładałem. Mhm. A tak, było 60% tej 2, 30% ryżu pady i 10% ostropestu. Aha, ostropestu. I to by jadły niedzielę, poniedziałek, wtorek, w środę dostawały 2 całą. A o czwartku dostawały, czwartek dostawały chyba pół na pół, 3 z 2 i w piątek cała samo 3. A czyli trzymasz się jakby takiego planu? Tak jak ojcowi zrobiłem ten plan, to on się tego trzymał. A. Tak jak było rozpiska, tak się trzymał. Co do dnia. Czyli w ten sposób. No a jakie różnice widzisz? Czyli 300, 700 to było takie samo karmienie, no bo 700 wykoszujecie w czwartek. Tak. Czyli tu było trzeba przyspieszyć jakoś to, czy... Tam tylko 2 karmienia usuwałem stamtąd. Aha. Tylko 2 karmienia. Czyli wypadał który dzień? Jakie karmienia wypadały wtedy? To było chyba w poniedziałek wieczór usuwałem i wtorek wieczór. A, i wtorek wieczór? No, że to przesunięte było. Dwa karmienia wtedy potrzebujesz. Czyli powiedzmy na początku tygodnia trochę mniej było tego czasu na te karmy lżejsze, gdzie tam i ryżu było i tak dalej. Nie, nie, nie. To ja powiem tak, że... tak jak było na przykład w poniedziałek, nie, we wtorek. No po prostu te uciekałem, zmieniałem, czyli ten po południu, wieczór trzeba było usunąć, to tego nie dawał. No a ojciec i tak, jakby powiedzieć, w tym roku karmił tylko raz, nie? No to też to nie szło tak uciec, bo to rano dawał, a to co miało być po południu i to tak wychodziło, nie? No. Na takiej zasadzie, że to co miało być po południu, to dawał z rana i dlatego to te dni szło uciec z tego. Wiem. A jeśli chodzi o suplementację na takie loty, powiedzmy już te dalekie, no bo wiesz, bijesz bardzo dobrze maratony, bardzo dobrze loty 500 km, dosyć wymagające te 500 km. Nie jo, tylko ptoki lecą. No tak można powiedzieć, no ale powiedziałeś, że przygotowanie na te loty też jest bardzo ważne, na te dalekie, że ma znaczenie. I teraz tak, mieliśmy 500-ki wymagające pod wiatr, mieliśmy maraton, załóżmy, wieczny, oba maratony były dosyć wieczne i tu z 500-ek miałeś wygrane loty tych wymagających, z maratonów, które były, powiedzmy, na prędkości dosyć sporej, też miałeś wygrane loty. Także jak to przygotowanie wygląda, jeśli chodzi o suplementację i tak dalej, w czasie tygodnia? Co mam powiedzieć? Firm nie będę zdradzał, nie będę reklamował firm, preparatów, tak. Bo jak ja na przykład powiem, o, taki preparat daję, to pan X poleci do sklepu, kupi i będzie myślał, że wygrał. To nie jest tak. Po prostu ty musisz, ja lotuję 24 lata, cały czas na błędach, no ale coraz mniej się popełniał błędów. No ale
idzie jeszcze błędy popełnić. No po prostu tak, że ten po prostu tak w skrócie powiem. Po locie trzeba oczyścić ten organizm, odkwasić, jakby powiedzieć, zregenerować, no i na lot dać. No, tak powiem w skrócie, no. No bo bardzo to uprościłeś. No to jest tak, nie? Dlatego mówię, ja powiedział w skrócie, no bo nie będę tu każdemu tłumaczył, na przykład tak jak ktoś będzie teraz ten film oglądał, że to daje, to on pojedzie kupić do sklepu, on będzie myślał, że też tak poleci. Nie, bo to będziesz trzeba po prostu patrzeć, co jest potrzebne, kiedy dać i jak. Bo na przykład gołąb to nie potrzebuje, a to będzie w planie i to ktoś będzie musiał dać. To też jest niepotrzebne. Jak to mi kolega powiedział kiedyś, czym mniej dajesz do dupy, wciskasz, tym lepiej lecą. I to jest prawda. Tak, no ale za jednak, przeproszeniem. Jednak jakoś nie ma za co przepraszać. Normalne słowo, nie? Generalnie no tak, ale jeśli chodzi o tą suplementację właśnie na te loty dalekie, no to to uważasz, że jest ona, powiedzmy, konieczna? Tych produktów tego MB muszą dostać, bo mówisz odkwasić organizm i tak dalej. No bo jak z takiego ciężkiego lotu przyleci, to żeby zakwasów nie dostał te mięśnie, no to lepiej tak troszkę je zakwasić, nie? Ja daję po prostu od razu w ten sam dzień, jak przylecą, tam elektrolit. No i dostają jeszcze cytrynę dodatkowo na 2 litry, aha, pół cytryny na 2 litry. I to witamina C też dużo daje, nie? Potem zakwaszasz do wody w poniedziałek, no ale potem idzie już od wtorku odbudowywać, a na maraton no to już trzeba od wtorku już dorzucać. Czyli odbudowywać masz tu na myśli jakieś białko, aminokwasy i tak dalej, tak? Tak, no coś takiego, no. Czyli na taki maraton to trwa maksymalnie do wtorku? Czy już wtorek jest szykowanie? We wtorek już po południu już jest pod maraton szykowany, aha, bo no po prostu... I wtedy myślisz o czym? We wtorek już wieczorem, żeby je na ten maraton dobrze przygotować, to co masz wtedy już w głowie? Dorzucam nawet, powiem tak, że nawet i samego grochu dorzucam. Aha. Dodatkowo? No, dodatkowo, bo jak gołąb i tak cały czas powiem tak, że czy stresuje się gołąb, czy trawi gołąb. Kurczę. Chwilka, przepraszam. To bierze i gołąb się stresuje. On i tak cały czas jest moim zdaniem, że on no po prostu tego białka poczuje, żeby się odbudować. A białko jest najlepsze do odbudowy. No a groch jest też białkowy, trzyma troszkę wody. Ciężko go strawić, no ale uważam, że w te 2 dni w kabinie strawi tego ten groch. No i troszkę ma tego wody dłużej, no i tego białka się odbudowuje. Bo nawet jak przy pierzeniu gołąb się pierzy, no to też daje grochowy, no bo groch i... Budulec pióra, nie? Potrzebny jest, tak jak każdy mówi, węglowodany po kukurydza. A po co gołębiowi kukurydzę do pierzenia? Wystarczy byka dać i ten, i oleisty rzepak. A ojciec chyba jest. Rzepaku dużo używasz podczas pierzenia? To co jest w karmie, w BK. Aha. To co na przykład zamówię sobie BK. W tym... No tak, ale widzisz, są karmy różne BK, nie? Czyli zwracasz uwagę na to, żeby tego rzepaku w niej było trochę, tak? Trochę oleistego, żeby aha, więcej było. Rozumiem. No, bo masz różne BK, to jest tak jakby powiedzieć karma białkowa. Mhm. No ale żeby białkowa była, to jeszcze młode wychować i takie coś do pierzenia, to białko i olej, potrzebny oleista. No to tam, żeby było i tam len jest, i rzepak jest, konopia jest, słonecznik jest uskany. No to jest najlepsze, co może być. A jeszcze uzupełniając sobie te maratony, no to mamy powiedzmy czwarte koszowanie, wtorek myślisz już o rzeczach, które jakby mają służyć przygotowaniu na ten lot. Czyli już odbudowa jest zakończona, skupiamy się na przygotowaniu i co sobie wtedy myślisz? Produkty energetyczne i tak dalej, załóżmy końcówka tygodnia, żeby tego MB jakby jeszcze trochę pobudzić. Czy wtedy na co zwracasz uwagę na koniec tygodnia, żeby co one dostały? Elektrolit na przykład? Energia nie jest potrzebna gołębiowi na maraton, tylko po prostu go na, jakby powiedzieć, żeby sobie, jakby to powiedzieć swoimi słowami, nawodnić tego gołębia trzeba, czyli te elektrolity, żeby nawodnić, karmy białkowej więcej dać, żeby tego białka miał, na dłużej mu to starczyło,
No i to po prostu jest lepszy, po prostu na co gołębiowi tam, no słonecznik łuskany można dać, no ale tak konopi, bo to też energetyczne, no maraton to nie pomoże, konopia, bo to jest moim zdaniem troszkę za słabe. No ale tak więcej tych strączkowych karmy lepiej dołożyć. Ale to zawsze tak karmiłeś strączkami? Na te maratony? Czy do takich wniosków doszedłeś teraz już? Dwa lata. Dwa albo trzeci rok teraz był. Dokładałem. Skupiasz się na tym, żeby im dołożyć te powiedzmy środa, czwartek. Czyli w dniu wkładania one nadal ten rok gdzieś tam w karmie mają. I czwartek. No, mówię, środa, czwartek. No i wtorek też. A wtorek też? Też, wtorek czyli też. Praktycznie trzy dni. Trzy dni, tak. Mhm. Ale na 500 no to tylko dwa dni, środę i czwartek, piątek już nie. Piątek nie ma grotu. Nie, tylko po te ciężkie loty. Mhm. No, kiedyś latałem, co karmiłem to na orzeszkach, potem mówię orzeszki nie, bo to za dużo bierze i pleśń, tam grzyby może dostać, bo to orzeszki są takie. Potem ostatnio też jak latowałem przed tym, to na słoneczniku łuskanym też to wychodziło. No nie ma bez znaczenia teraz, jakby powiedzieć, na grochach, jak na białku leciałem, to też nie ma znaczenia. Na razie i na wszystkim wychodziło. Ale generalnie, no tak jak mówisz, zmieniasz coś, no bo metoda prób i błędów, czyli jakaś decyzja była, żeby ten groch wprowadzić. Czegoś ci tam brakowało? Nie, kombinować. A, kombinujesz. Każdy kombinuje, żeby być coraz lepszy, nie? No tak, wiadomo. No. Każdy chce wygrać. No ale jest tak, że na przykład kombinujesz, ale jeszcze na tym tracisz, no i to jest ryzyk fizyk. No trzeba ryzykować, to nie ma co ukrywać, ale ryzyko trzeba podejmować. Artur, zaprezentujemy sobie kilka najlepszych gołębi twoich lotowych. Więc samic, bo tak jak powiedziałeś, samymi samicami lotujesz, więc akurat jesteśmy w tym gołębniku. Zazwyczaj w nim są samce w sezonie lotowym, natomiast teraz samice przyzwyczajają się do celi, bronią terytorium. Swoje. Czyli chcesz, żeby one nie leciały tylko do partnera, tylko żeby ta cela ich tu przyciągała. No. Także łap pierwszą samicę i będziemy prezentować. Także Artur, zaraz sobie zaprezentujemy samiczkę. Widzę, że pierwszą złapałeś czarną, także... Najlepsza w Radziąkowie, kurczę, w maratonie. O, widzisz. No, od 2 lat. Zaprezentujemy sobie ją, tylko jeszcze kilka rzeczy, bo nie dopytałem wcześniej odnośnie gołębnika. Gołębnik pewnie, jak widać, tutaj gdzieś w tle ja puszczę, jest... On jest dosyć wysoko, ten gołębnik lotowy jest wysoko. Na dodatek tutaj płyty są na podłodze. Może tu będzie widać. Widać tutaj przestrzeń, czyli ta podłoga jest niżej. Podniosłeś ją specjalnie chyba po to, żebym głową lekko zawadzał. Nie. Dlaczego jest podwójna podłoga, jak to wygląda i jakie w ogóle rozwiązania w tym gołębniku tam jest... sobie wprowadzałeś, takie, które ci ułatwiają po prostu pracę i uważasz, że mają dobry wpływ na gołębie? Tam jest, jakby powiedzieć, około 10 cm między tą powierzchnią a tą dolną, ale tu jest dookoła, to są takie szpary całe. No. Tam w całym gołębniku, tak, że jak go on zlatuje, albo tego, rusza skrzydłem, to ten cały pył z podłogi leci w ścianę i on tam wpada na dół. Aha. No i dlatego jest tego pyłu mniej, żeby latało, bo to też ułatwia, bo to są drogi oddechowe wszystko. No albo w drugą stronę też tam leci ten pył cały. No. Tutaj nie będziemy to widzieć, ale leci tam wszystko na dół i powiedz mi teraz tutaj na dole tej podłogi są po prostu jakieś kratki, gdzie to wylatuje na zewnątrz. Nie, tam jest pod tą płytą i potem jak sprzątam tam 2-3 razy w roku ten pył, to po przepierzeniu tych gołębi teraz, nie wiem, kaj za 2-3 tygodnie tą płytę dźwignę i wysprzątam cały ten pył i te pióra stąd, bo to o ścianę się obija i to tam wlatuje, albo tam pod tą celę, bo to jest całe, jakby powiedzieć, dźwignięte od tych płyt, że tam pod te cele może lecieć i pod te płyty może lecieć. To takie ułatwienie, nie? Także jeszcze, Artur, kilka kwestii odnośnie gołębnika. Powiedzieliśmy o tej podłodze, o tym tyle, który tam ucieka.
U samic też jest to tam rozwiązane tak, że ten pył w zasadzie, kratka jest po prostu na podłodze pociągnięta wyżej i on wypada na zewnątrz. Tam z boku, tak ten z boku, pył. Nie? I tam jeszcze pod tym siadełkami jest, jakby powiedzieć, kratka taka. Kratka i z tyłu tej kratki, że po prostu tam w te... Nie wchodzą ci tam dalej. Tam dalej nie wejdą, ani po tych gównach nie lotają. Wiem. To co loto tam. Czyli to jest odizolowane jakby. No, coś i taka... teraz jeszcze jeśli chodzi o wentylację tutaj w gołębniku, no to w dachu jest też całe kamienicy pociągnięte. Wyjście. No i tu od razu w szczytach też tutaj. A z boku tu? Z boku też. Po prostu cały gołębnik tam wyjście jest. Mam nadzieję, że to będzie widać, ale no tak jak mówisz, tutaj tego pyłu nie ma w tym gołębniku. No jak dmuchniesz... Dużo powietrza wpada. Jak dmuchniesz, to nawet tu nic nie ma. Tak, powietrza pychu też jest sporo, nie? Bo i tu, gdzie ty jesteś, jest ten wlot powietrza. Tutaj też są w tych w powietrze, nie? Tak, tu też chodzi. No i tu jeszcze mamy dodatkowo całe jakby odsłonięte. Tu żadnych okien, żadnych szyb u ciebie nie ma. No nie ma, po co? Nie potrzeba. Ani nie przymykasz, ani nic? No, te gołębie w zimie się hartują, nie? Mhm. To jest też dużo, jakby powiedzieć, hartowanie, to przynajmniej wtedy gołąb nie choruje tak dużo w lato, tych antybiotyków, takie coś. Mhm. Najlepsze to jest tak jak dziecko młode, matka wozi we wózku w zimę, to też hartuje, nie? Żeby się do tego niektórzy klimatu... Niektórzy w ogóle nie wychodzą za wcześnie na spacery w zimę, nie? No, bo za zimą. Ale potem... A kiedyś byliśmy mali i kurde lataliśmy cały dzień, można powiedzieć, w śniegu, tylko się przychodziło do domu coś zjeść. Było tak, uwalony, mokry, ale dalej się latało. No i to nikt nie chorował, no ale teraz tych śniegu, tego wszystkiego mało co jest, to dużo więcej dzieci choruje. Dużo więcej. Czyli to jest kwestia tego, żeby one po prostu tego powietrza tu... No powietrze też zdrowie, nie? Tego powietrza musi być... Na zimę tutaj szyb nie ma. Nie ma szyb też. Szyb nie ma, tak jak jest teraz, to tak jest zimą. Aha. Ja nauczyłem się tego od Hirna, jakby powiedzieć. No właśnie, bo ty może trochę opowiesz, bo też trochę czasu w spędziłem. Tych miałeś okazję spędzić. Czyli jakby sporo spraw sobie tutaj starałeś przenieść do siebie. No tylko, że tam jest inny klimat, cieplejszy, moim zdaniem, niż u nas. Aha. Bo u nas tu było troszkę jest w mniej stopni niż u nich tam, ja tak uważam, nie? Mhm. No, ale zobaczymy, bo jak oni wcześniej zaczynają loty, to tam jest cieplej już, u nas jeszcze chłodniej jest, mgły to, a u nich jeszcze już nie ma. No ale tak jak firma, że nie w gołębnikach trzyma, tylko na takich wolierach te gołębie przed tak gołębnikami, nie? I to się to hartują się te gołębie. To te słabe gołębie w zimę potem odpadają z tego, bo widać, który jest słabszy gołąb i tamto. I to jest po prostu to zdrowie te szwankuje to u tego gołębia. No, no i tak, że słabe naloty, no to nie spisuje się. No ale moim zdaniem tak, czy na dworze jest minus 25, to tutaj też jest minus 25. Ale w lato tu jest chyba trochę chłodniej, nie? Bo... Ta temperatura, jak ten gołębnik w lato na przykład? No jest tu dosyć wysoko, ściany są też murowane. To ja powiem tak, że to jest, moim zdaniem to jest bez różnicy, bo to i tak wiaterek jest, to te powietrze dmuchuje te ciepło. No. Czyli jest podobnie. No ale te gołębniki, które są jakby powiedzieć za szybą, to niektórzy mają, no to jeszcze bardziej chyba im to grzeje. Jedynie jak mają tam ten wyciąg albo klimatyzację w gołębnikach. Ja jeszcze chciałbym jedną rzecz odnośnie karmienia uzupełnić, bo ty powiedziałeś, że w trakcie sezonu gołębie jadły po porannym oblocie i ta karma leżała, czyli tu po południu już oblotów nie było, a po południu nie było karmienia. Nie było, one sobie wtedy dojadały, nie? Mhm. No, na takiej zasadzie to leciało. No to już jest, jakby powiedzieć, 4 lata tak. Mhm. 4 albo 5 lat. Aha. No, na takiej... No tak, bo ty do pracy chodziłeś powiedzmy na popołudnia, więc tu już nie miałeś możliwości nawet coś ogarnąć, nie? To jakby ktoś coś dał do karmy na przykład, a są upały, no to bierze i to może skwaśnić, no. Nie? I to go bardziej zaszkodzi, niż ty wcale mu nie dasz tego. Czyli ty jeśli już coś do karmy dajesz, to rozumiem, że dajesz taką porcję, żeby one ci zjadły. Pół dawki, pierw rozmieszam, żeby to zjadły, a potem nasypię tam resztę, nie? I to co nie zjedzą, to sobie potem dojadają to. I to już jest czysta karma wtedy. Czysta karma bez tych dodatków. Mhm. Rozumiem. No. Także prezentujemy tą samiczkę, Artur, teraz.
opowiadaj o niej. Ona jest w drużynie w tym roku w maratonie. W C? Chyba ona w C też jest? Będzie. Ona chyba też w C będzie. To jest derba. A 19. No. Tak jest. I kilka słów o niej, z czego ona się wywodzi, skąd ten kolor się wziął? To jest z gołębi jeszcze z drapów. To jest z gołębi drapowych, z delat, z tych gołębi. O. To są te stare gołębie, linie od drapy, które mu jeszcze te narodowe wygrywały. Te, ja tych poker face'ów tego nie chcę. Ja nie specjalizuję się z tych gołębiach. Ja wolę te czarne, ale tu mam dużo tych gołębi. Tam jest jeszcze ta czarna rudę, taka jest. Tak. Na przykład jej córka. Córka której? Tej, co masz w ręce? Tak, jako roczna. W tamtym roku zrobiła pierwszą nagrodę z 500-ki, San Klamu bodajże to było. Mhm. Jako roczna z pierwszą nagrodę, no to nie ma źle. Tak, pokażemy ją jeszcze, jak ona wygląda. A jak dbasz o drogi oddechowe w sezonie lotowym, poza sezonem lotowym? Drogi oddechowe to jest podstawa u gołębi. Tak jak my. Szczególnie na te loty jeszcze dalekie, nie? No ale jak jest gołąb zdrowy od początku sezonu i tam nic nie ma, no to więcej mu nie dołożysz, ale trzeba dbać o to. Ja tak uważam, że gołąb zdrowy to musi mieć drogi oddechowe i elita. Zdrowe, tak żeby mógł trawić, te dobre karmy, takie coś przyswajać dobrze. Nic więcej mu nie jest potrzebny. Czyli ewentualnie wtedy jak to zabezpieczasz, te drogi oddechowe? W zimę też kupuję, mam taką herbatkę, co przez 10-14 dni daje. No po prostu tam są taka herbata miksów, o takich, bo to kupuję sobie taką, kory wierzby do tego jest. Potem masz te z baksa te ziołowe, te 21 ziół. Potem herbatki na drogi oddechowe. Potem masz kory wierzby, dębu i coś jeszcze tam jest. No i to tak wszystko pomieszam, nie? I to tak zaparzam, nie? I to też jest właśnie, herbatka oczyszczająca w tym też jest. I drogi oddechowe, to tam też jest na drogi oddechowe. Tak, no ale co, podasz im tą herbatkę nawet przez 14 dni i co? Już wydaje ci się, że masz drogi oddechowe zabezpieczone? W trakcie sezonu lotowego też w jakiś sposób musisz ich wspomagać, nie? To raz w tygodniu dostaną taki antyszlajm z Baxa. To też taki jest produkt wyksztuśny. To po takie wyksztuśny, te flegma, wszystko. Wiem, który. No to szlajm frej, nie? No, to wie, że wyczyszcza to te po prostu... To co ulega temu gołębiowi, to uważam, że to potem co tam jeszcze na drogi oddechowe, eterol używam od Hirna. Tak, to z Wersellagi, nie? No nie, kiedyś Wersellaga to produkowała, teraz już tego Hirn ma. To... Eterol to takie olejki eteryczne, to takie dosyć mocne. Nie, to jest proszek, to jest to, co wciągałeś. No, to właśnie. Ja z zatokami Artur mówi, żeby spróbować. No i co, lepiej, nie? Lepiej, no. Ale to takie dosyć intensywne, nie? No bo to jest, to masz, wiesz, pieprz w tym jest, ziele angielskie. To też daje po prostu, Wersellaga to sprzedawa jako produkt na trawienie. To było kiedyś, na trawienie, no. A też uważam, że jak tam są środki eteryczne, że to też jest dobre na te drogi oddechowe. No to nie tylko, jakby powiedzieć, natrawienie, ale to jest jeszcze na drogi oddechowe. Ja tak uważam, no bo środki eteryczne to dają, nie? Czyli to są tak jakby takie podstawowe rzeczy na drogi oddechowe, które stosujesz, a załóżmy jakieś opryski i tak dalej w trakcie sezonu lotowego? Nie. Nie stosujesz? Nie robisz nic? Nie. Czyli jakby gołębnik ma spełniać swoją funkcję, żeby one się czuły tu dobrze, te drogi oddechowe nie były, powiedzmy, w jakimś stopniu zapalone, nie? Jak wyczyścisz, tam bodajże to jest we wtorek wieczorem, ten wtorek miacz, to się daje, one piją, całą noc wykichają, bo nie ruszają się, bo to ciemno. No a także nic tutaj potem mi nie zalega, no bo ten cały pył kurcze jest usuwany tu z gołębnika, albo leci w tą stronę, albo tu pod płytę, no i też nie ma co przytykać ich. A jakieś kuracje, powiedzmy, antybiotykowe i tak dalej poza sezonem na drogi oddechowe stosujesz?
Czy żeby szczepić albo coś? Nie. Ale czy antybiotyk jakiś, powiedzmy, kurację tam w zimę, czy przed sezonem lotowym już samym? Nie, ja tylko szczepię na salmonellę. Aha. Tylko na salmonellę. Tak to nie. Tak to nie. Tak, ale no to powiedzmy mamy jakieś szczepionki na drogi oddechowe, ale tak samo możemy zrobić kurację, powiedzmy, do picia. Załóżmy tam przez kilka dni, czy... Nie, ja nie robił. Nie robisz? Nie. Aha. Jedynie przed lotami to 3 dni tym antyszlajmem. Aha. 3 dni z rzędu, no. Mhm. I nic więcej. No po prostu jak gołąb inaczej, widać to, jak ma drogi oddechowe zawalone, to nawet jak masuje katar, to jest nosówka ciemna, a tu jest, zobacz, jaka biała. Mhm. Bo nic mu nie ma, suche wszystko. No załóżmy, jak spędzałeś tam trochę czasu na gołębnikach Hansa Hirna, to u niego to dbanie o drogi oddechowe jak wyglądało? Nie przyglądałem się tego. No bo te gołębie cały czas siedzą na wolierze, nie? No ja tam jestem około tygodnia, półtorej u niego, no to widzę, jak karmi, takie coś, co do wody daje, no to widać rzeczy na pierzenie. Mhm. Teraz no, w takim okresie już, no to wiadomo, że... Na paramikso też szczypi tam gołębie. Mhm. No a ja nie szczepię na paramikso na jesień gołębi. Na jesień nie? Nie, ja tylko szczypię młode, a stare to szczypię tylko zimą, po 15 grudnia na salmonellę. Trzeci rok rzędu. Ale no to wtedy po 15 grudnia co? Już nie patrzysz na pogodę, tylko termin, jaki ci pasuje, tak? Czy starasz się, żeby ta pogoda była w miarę do tego szczepienia? No po prostu, żeby nie było minus 10, koło zerowej stopni, nie? W tamtym roku szczepiłem drugi dzień świąt, a rok wcześniej szczepiłem 23 grudnia. Aha. No, to tak się trafiło, no to tak szczepię, no. A jak będzie na przykład 15 grudnia fajnie ciepło na plus 2, no to wtedy też idzie zaszczepić. To tam nie ma problemów, nie? Bo te gołębie się kończą na lotce, półtorej mają, niektóre już wcale wypierzone, to je można zaszczepić. I szczepisz wtedy jaką szczepionką na salmonellę? To zależy kto jaką chce, bo tam jest różne są i teraz też wcześniej ostatnio... Wcześniej taka najpowiedzmy najbardziej wśród hodowców znana i Zosalte. Była, dokładnie, Zosalte. No też była dobra, teraz są inne różne też szczepionki i też ostatnio... Ja na przykład szczepię Salmo PT, to ci powiem. Ja też tą szczepiłem. No, czyli tą samą szczepiłem. No. Ty szczepiłeś tą co ja. No albo tak. Albo tak, czyli Salmo PT, no to też jest taka szczepionka, którą dosyć dobrze przechodzą, nie? No to jest mocna szczepionka, uważam, i skuteczna. Bo są też jakieś tabletki teraz do picia. To jest szczepionka z karmy, nie? Ale nie ta tabletka, nie? Tylko nie, nie, to, co nie, my szczepiliśmy. Mówię o tym Salmo PT, no tak, tak. Ale są jeszcze jakieś tabletki teraz, bo wczoraj czytałem na internecie, jakieś tabletki rozpuszczane i aha, do picia są na salmonellę, ale jak to antybiotyk idzie, nie? Tam zaszczepić, no ale... Ale ty szczepisz tą szczepionką Salmo PT i jakie twoje obserwacje są po tych szczepieniach? Widać na przykład, że gołębie gdzieś ciężko to przechodzą, czy... Po prostu ten gołąb tak... jakby to powiedzieć, ty wiesz jak to też wychodzi. No, gołębia zaszczepisz, to ten gołąb stanie i troszkę go wyciąga ten kark, bo ta szczepionka od razu zaczyna działać, widzę. Ona taka jakby mocna jest ta szczepionka. No ale takie gołębie, które tak po prostu przysiądą, a potem się i tak odbudowują, no to i tak z nich nic nie będzie, bo wiadomo, że jest organizm słaby i tej szczepionki sobie nie daje rady. Miał taki kolega przypadek, 6 gołębi takich, co przy kurcu przysiadły te gołębie. No i tak zgubił je na pierwszych lotach. No. To już widać, że ta szczepionka od razu bierze i ten eliminuje te wszystkie. Te słabsze, powiedzmy, te słabsze gołębie. Tak samo jak ją on tutaj tę wolierę zrobioną, co one siedzą tu zimę, ten gołąb, który sobie nie daje rady, to już też automatycznie do wiosny jest wyeliminowany. Bo to no po prostu nie daje rady sobie, nie? Tak jest. Artur, zaprezentujemy kolejno. Także przechodzimy do dalszej prezentacji samic lotowych. Zaprezentujemy sobie łącznie 6 gołębi. Pokazaliśmy czarną samicę. Teraz pokażemy
Jaką? Niebieska. To niebieska to widzę, ale co to za gołąb opowiadaj? 35, 13, 17. Tak jest. Ona jako roczna była drugim lotnikiem oddziału. Aha. W rocznych. W tym roku jest do kategorii C wzięta. I ona wywodzi się z jakiej gołębi? Peters Dudek. Aha. I Hirn. A razy Hirn. Mhm. Pokażemy jej skrzydło. Jest, i to jest samica, też 19 rok. To jest 19 rok. Także dobry rocznik. No super, najlepszy, bo tymi gołębiami to jakby, bo ja lotowałem wtedy w oddziale Pyskowicach. Mhm. Jakby wyników mi, jakby mi wyniki do okręgu wysłali, to bym mistrzem okręgu w derbach był. Aha, wie, no to wtedy no, było derby. No i to i siódmy wynik w Polsce. No ale że tam wyników nie mieli i oni to olali, bo swoich wyników nie mieli, to olali. No ale i wiem dla siebie, papiery mam, że wyniki zrobiły, to mi wystarcza. A w tym roku powtórzyły to, bo udowodnili, że potrafią lecieć. Także zaprezentujemy kolejną samicę, kolejna samica z 19 rocznika, także słowa o dobrym roczniku się potwierdzają. 9-9 końcówka. Ta samiczka miała na młode loty 5 na 5. Na dodatek ona jako 2 tygodnie tylko była na dachu. Ona jak piąty lot leciała, to ona była na pierwszym lotku dopiero rzuconym. Aha, taka późna. No, trzecie gniazdo. Na pierwszy lot bez na całym piórach. Później to trzecie gniazdo. 2 tygodnie na dachu, a potrafiła zrobić 5 na 5. Ale tak powiem ci z obserwacji, że na końcu te gołębie późniejsze lepiej lecą. Dokładnie, one później na tych ostatnich lotach jeszcze lepiej im idzie niż tym wcześniejszym. Mówię tu o gołębiach nieprzyciemnianych oczywiście, nie? Bo to się one przepierzą. Mają później skrzydło powiedzmy bardziej pełne, nie? No, nie rzucają, no bo po prostu lotki nie, tylko te pokrywa najważniejsze są potem, nie? Tak. No bo teraz to czuć nawet w ręce, że one są łyse. W tym roku ma 10. Ona też jest w drużynie kategorii C, mistrza okręgu? Nie, ta nie, nie. Ta nie. Ta była teraz najszybsza do kategorii A u mnie. Aha. Albo do B, do B. Ale z tamtych poprzednich, te czarna i ta niebieska, one były liczone do drużyny? Ta niebieska, taka czarna chyba nie, bo nie pamiętam. Bo są 4, nie? Tak jest. Ta. Nie, chyba nie. Chyba nie. Bo są jeszcze lepsze od niej. Ta czarna nie, ale ona ma wszystko w karierze, wszystkie maratony. Ostatnie 2 lata to były 4 700, 1 900 i wszystko w konkursie. No. No ale to jest gołąb, który jest do typowania, nie? S1. Jak idziesz do gołębnika, patrzysz, to od razu GMP Inter, ona jest tam. No. Także już wszystko wiemy, bo teraz powiedzmy tylko można odpalić telefon i już wszystkie, widać. Wszystkie znamy, które są w kategorii C w mistrzowskiej drużynie. Samica niebieska, którą prezentowaliśmy jako drugą, to jest jedna z drużyny. Teraz zaprezentujemy po kolei 3 samice, które tą drużynę uzupełniają. Mhm. Na początku zobaczymy. Będzie nakrapiana pstra. 1001 numer, zobaczymy. To jest trzeci gołąb wzięty do C. Bo ta co była, ta niebieska, to była druga do C. Aha. A to jest trzecia. 1001. Ostatnie 2 lata, 4 700, 4 konkursy. Ogólnie w tym sezonie, żeby to jakby uściślić, 24 dorosłe gołębie, które miałeś, 24 samice na spisie. Nie, nie, tam plus... było ogółem 27 dorosłych, ale tam były 3 takie, którymi nie leciałem.
Tak, no aha, wiem. No, nie leciałem. Czyli 27 samic dorosłych, reszta była uzupełniana rocznymi. Tak, ale... Bo na spisie było około 50. 50, no. 50. I powiedzmy, gołębi, które w ogóle zamknęły ci jakby kategorię maraton, czyli miały oba konkursy z maratonów, miałeś? Tak do porządku nie wiem, ale to z 12-14 może. No, z 12 właśnie. Licząc gołębi. No. Praktycznie połowa z tych dorosłych samic była jakby na komplecie z maratonów, nie? 2 na 2. No. Powiemy sobie trochę teraz o tej samicy. To jest gołębi tego 13 mojego. Aha. Ale to jakie to już jest pokrewieństwo na tego 13? To jest wnuczka. A, wnuczka? Mhm. Czyli jego dzieci na rozpłodzie trochę masz? Dzieci, wnuki. Nie ma... Wypuścimy ją, nie? To jest czwarty gołąb do C. Wzięty. Z czwartym wynikiem. Z czwartym wynikiem do C. Tak, a trzecia z tych, które prezentujemy do C, zaprezentujemy jeszcze tą najlepszą w drużynie. I też nakrapiana, też z tego 13, czy? Nie, to jest założony gołąb jeszcze z tej olimpijki Odziai. Ja miał syna. Odziai tej 50-54. No to jest wnuczka tej samiczki. Wnuczka. Dosyć taka mocna samica, nie? No, ładna i z budowy i wszystko. I... Jeszcze pokażemy jej głowę. Tylko, że ten gołąb jest nerwowy? Nerwowy z tych takich wszystkich. Mamy dwie pstre w drużynie niebieską i teraz czekamy na tą najlepszą. Też niebieską. Także od razu ją masz tutaj już przygotowaną, zaprezentujemy ją. Czyli dwie niebieskie i dwie nakrapiane pstre w drużynie kategorii C. Tym bardziej, że to też jest trzeci lotnik oddziału. Aha. Ona jeden konkurs ma mniej niż te cztery za nią mają na komplecie. To jeszcze ich wyprzedziła. Punktami. Punktami na szybkościu. I ona z czego się wywodzi? To z takiego małego belga my nazwali. K jest najlepszym gołębiem w oddziale tam w C też jest chyba najlepszym gołębiem, bo ona ma około 10 koeficjent. Mm-hmm. No tak po prostu w tym roku perełka z tego się zrobiła, bo to dopiero zatrwiła widzę jako trzyletnia. Ona sporo miała czołowych konkursów z rzędu nawet, nie? No pierwsza, szósta na oddział. Jak weszła w formę, tak już robiła tydzień po tygodniu. No. Bo nawet opowiadałeś mi przez telefon o niej, jak rozmawialiśmy, nie? Kurczę, nie pamiętam teraz, jakie konkursy robiła, nie wiem, ale to można zobaczyć, tam wstawimy zdjęcie, to każdy sobie poogląda, będzie chciał. Tak jest. Albo na stronę sobie wejdzie. Tak, na stronie wszystko jest widoczne, nie? No, nawet była bodajże na ponad około 12 może chyba, albo 14, bo nie pamiętam ile teraz brało gołębi, albo 11 z groszem, albo 12 z groszem. Czwarta na rejon też była, no ale też to było z 500 albo z 300 też, no ale nawet i ze 700 se daje rady, bo 24 na rejon też. To jest taka drobniejsza samiczka. Ja no, malutka, malutka. I prezentujemy ostatnią z samic lotowych, jak już widać po obrączce pokażemy, ale też rok 19. 22. Końcówka, tak jest, 3-2-2. To jest super samica, w tamtym roku piąty lotnik oddziału. To jest siostra tej 9-9. Aha, wiem, no. Tu jest więcej sióstr jeszcze od niej. Ona teraz jest ze swoim bratem, też jednego młodego damy do Radka, z tej samicy. Z tej samiczki, tak jest. W tym roku ona też ma 10 albo 11 konkursów. W tamtym roku miała... Kurczę, 12, 11 konkursów, ale była piątym lotnikiem oddziału, to pamiętam, bo mam puchar dostałem, to pamiętam za co, nie? No ale
Można to zawsze sprawdzić. A ona z czego się wywodzi? Mówię. To jest z trzynastki. A z trzynastki? To jest trzynastki. Ale to jest też wnuczka. To jest wnuczka, ta. To jest po córce trzynastki. Ta, to jest bezpośrednio, no. Tylko, że ta jest z pierwszego gniazda. Także teraz przyszliśmy sobie do gołębnika wdów. Kilka słów, Artur, o tym gołębniku, gdybyś mógł powiedzieć. Cały tydzień w czasie lotów siedzą tu samiczki, prawda? Tu jest zrobione w ten sposób, że z tyłu mamy siatkę, no te przesła takie ogrodowe, żeby tam jest powietrze, żeby przesunąłem w ten sposób, żeby tu było mniej miejsca, żeby łatwiej ją łapać, ale tam jest przestrzeń i że jak tu bym łapał, to one tam by uciekały. Będzie. Dlatego jest tak zrobione. Tu jest następne przesło zrobione pod tym względem, że one tam odchody robią i one po tym nie chodzą, jedynie tutaj. W ten sposób tu mam to zrobione, nie? I tutaj przód gołębnika też jest dużo dosyć powietrza. Ze siatki wszystko, powietrze. I one sobie siedzą, albo siedzą cały dzień tu na siodełkach, albo siedzą na tej wolierce, nie? Czyli mają po prostu dostęp otwartą wolierę cały dzień? Cały dzień, tak. Nie zamykasz ich na pokoju? Nie. Albo jak nie chcą siedzieć, to jeszcze jest parę takich siodełek zrobionych tutaj. Innego wyjścia nie ma, żeby... Ja nie mam, jakby powiedzieć, miejsca, żeby wybudować. Trzeba jakoś zagospodarować to. No i dlatego jest parę takich miejsc. A w tej chwili tu są niektóre gołąbki też na aukcję. Tak jak rozmawialiśmy, dokładnie. Także my sobie jeszcze zejdziemy na dół i kilka słów o tej aukcji powiemy. Także widzimy. A w domu przy kawie. Także Artur, przeszliśmy sobie teraz, żeby właśnie uzupełnić temat, jeśli chodzi o aukcję. Natomiast zanim powiesz kilka słów o tych gołębiach, które będą na aukcji, jakie przeznaczasz, to chciałbym uzupełnić, bo mnie po prostu gryzie ten temat, a wiem, że hodowcy na pewno będą tym zainteresowani. To karmienie raz dziennie, w sensie takim, to jest na zasadzie, że rano po prostu na przykład dostają jakąś suplementację, one to wyjadają i później karmniki są zasypywane, czyli one rano najadają się do oporu i później ta czysta karma leży, że one sobie to w ciągu dnia wyjadają. I teraz pytanie... No dlatego ja tak mówię jeden raz, bo jak nasypię, zjedzą, to potem dosypię i to karmę potem mają, jakby powiedzieć, do końca wieczora, tak. To potrzebują, to sobie dojedzą, tak. No ale to jest, jakby powiedzieć, jednokarmienie moim zdaniem, no. Nie? I pomysł się urodził jakby taki, był taką potrzebą do wymyślenia, tak jak powiedziałeś trochę. I pracowałeś wcześniej na zasadzie takiej, że do pracy szedłeś na 16. No 16 gdzieś, przed 16 miałem. Nie było możliwości, nie? Karmienia, tak. Później tata, kiedy się zajmował gołębiami, no też trzeba było to uprościć. I teraz jakie ty widzisz plusy na przykład w tym? I czy jakieś w ogóle widzisz, czy gdyby był ten czas, na przykład to byś to zmienił, czy już raczej nie? 2 lata temu był czas, bo miałem operację, miałem czas więcej. No ale czy 2 razy obloty, 2 razy karmienie, nie widziałem różnicy. Ale jest lepiej dla mnie niż dla tych, co lotują na przykład 2 razy karmi te gołębie. Ja mam jeden, moim zdaniem jest taki jeden plus, bo jak te gołębie, które są na te dalekie loty wkładane, albo jak gołębie są też na 500, albo na tej 300, albo jakimś krótkim locie zblokowane o jeden dzień, no to oni też nie dostaną 2 razy w kabinie jeść, tylko raz dostaną, żeby mieć tą karmę. Na tych maratonach też jest, powiedzieć, w piątek jak gołąb dostanie w kabinie i w sobotę tylko z rana. A w sobotę jeszcze karmicie? Mi się zdaje, że oni karmią. Aha. No tylko, że w piątek raz dostaną i w sobotę raz karmią, nie? I tam napoją. No ale ja uważam, że tak, że ten gołąb, który leci z maratonu i jest 2 razy dziennie karmiony przez tydzień, to dostanie rano w kabinie, a po południu już zamiast do domu dolecieć, to on już szuka tego jedzenia, moim zdaniem, bo on wie, że organizm potrzebuje tego jedzenia. A mój gołąb jest tak, że on wie, że dopiero dostanie na drugi dzień. No i także mam nadzieję, że to jest taki dobry pomysł, że na tym troszkę idzie oszukać innych. Czyli tak jakby na takiego właśnie, plusa więcej. Wiem, rozumiem. No ja tak uważam. No, zależy, kto to będzie oglądał, czy się zgodzi, czy ktoś się nie zgodzi. Ale
niech ktoś to sobie przemyślą i będzie wiedzieć. Jak mi podczas rozmowy powiedziałeś, że robisz dużo rzeczy inaczej niż wszystkim by się mogło wydawać, że trzeba robić, to rzeczywiście dziś to potwierdziłeś trochę. Jest inaczej, są inne sposoby prowadzenia hodowli, wszystko jest dostosowane do tego, żeby tobie pasowało. No bo to, tak jak mówiłem przedtem, trzeba obląd zrobić, to jest jesteś roboty, to się nie dzwonisz, nie? Bo to pieniądze ważniejsze niż te gołębie. No tak, ty musisz raczej gołębie do siebie dostosować, a nie ty do gołębi. Tak jest. Także Artur, teraz przechodzimy do tego tematu aukcji. Powiedz, jakie to będą gołębie na aukcji. Wszystkie zdjęcia gołębi będą naturalne, będzie można zobaczyć sobie na stronie, także chciałbym, żebyś ty po prostu kilka słów powiedział o nich. Gołębie będą po tych lotnikach, no ale w cudzysłowie samiczkach, po tych najlepszych samiczkach tam będą i będą po ich rodzicach, czyli będą rodzeństwo tych gołębi, tylko że tamte są już ze czerwca te młode, przepierzone już, a te są po lotach uciągnięte po tych lotnikach. Mhm. Powiedziałeś odnośnie tych gołębi młodych, które będą na aukcji dostępne. Jeszcze teraz wspomnimy i zaprezentujemy cztery gołębie. Jak już pewnie się domyślacie, u nas na aukcji starszych gołębi i tak dalej nie wystawiamy. Można to zaobserwować. Taką po prostu podjęliśmy decyzję, że skupiamy się na gołębiach młodych, gołębiach lotników i tak dalej. Natomiast znajdą się cztery gołębie, które tak naprawdę one, można powiedzieć, że jeszcze nie miały czasu na to, żeby być sprawdzone, bo będą to trzy gołębie z 21 roku, jeden gołąb z 20 roku. Kilka słów, Artur, na temat tych gołębi. Sprowadziliśmy te gołąbki we koniec czerwca, początek lipca. No bo my chcieliśmy tą kategorię A jeszcze zacząć spróbować lecieć, ale że nie ma już czasu na te gołębie, które robią kategorię C i M, no to zdecydowaliśmy się z ojcem wziąć je dalej udostępnić. No. Zobaczymy, może ktoś będzie... No bo to są gołębie sprinterskie, budowy ładne, po prostu rodzice super leciały, bo to tam jest z gołębi, zaraz powiem, tam jest z gołębi z tej Supry 1, Supra 2 od Heinza Mayera, bo najlepsze samice Niemiec. Niemiec, a to jest z tej siostry 1421. Tak, to z tej, co jest u Janusza Szalkowskiego, tak? Tak. I to masz ze syna z Branko. Barko, no. No. A ten czwarty gołąb to będzie z tego drugiego asa Polski od rumuńskiego. A od tego na olimpijskiej obrączce, wiem, no. To zobaczymy, to tam będzie wszystko widać. Tak, rodowody będą dostępne, wiadomo, ale on będzie po... jakby ojciec to jest ten właśnie drugi as w F, a matka to jest też, ona była w Polsce drugą samicą Polski w kategorii A, to jest superlotniczka Tomka 9743. No, to są właśnie te sprintery, no, na które nie mamy czasu i dlatego mówię, spróbujemy dalej to. O tym już właśnie rozmawialiśmy przed gołębnikiem, że te gołębie, które właśnie sprowadziłeś teraz, bo ty powiedziałeś, że kategorię A trzeba wywozić i tak dalej, trzeba trenować, a na to nie ma czasu. Tak jest, także Artur, zaprezentujemy sobie teraz te cztery gołąbki. Dobra. Także teraz zaprezentujemy pierwszego z tych czterech gołębi. Jest to gołąb o numerze 11679 z 20 roku. Pokażemy jego obrączkę. To jest oryginalny gołąb od Tomka Rumińskiego. Kilka słów o nim możemy powiedzieć. Wspominaliśmy już, z czego on się wywodzi. On jest synem tego drugiego. 809 końcówka, to jest z 19 roku gołąb, to jest ten, który był drugim asem Polski w kategorii F, uzyskując tam 1,75 koeficjent, a matką jest właśnie ta superlotniczka 9743. To jest, nie? Drugim asem Polski kategorii tak. A. To tak, są te szybkie gołębie, jakby powiedzieć. Ona była nawet drugim asem Polski 2020, a w 19 była czwartym asem Polski. No. Rok po roku była w pierwszej czwórce najlepszych gołębi Polski w sprincie. No to jakby powiedzieć, widać wszystko, ma ten gołąb i plecy jest. A to się pierzą, to tak nie widać aż. Tak, jeszcze jego skrzydło zaprezentujemy tylko.
Teraz zaprezentujemy trzy gołębie, które są pełnym rodzeństwem. Są to właśnie dzieci tej samicy 1421 z 11 roku. Ona się nazywa Atena, to jest oryginalny gołąb od Heinza Majera. To jest pełna tego, to jest siostra tych Supry 1 i Supry 2. Tak, tych dwóch najlepszych lotniczek Niemiec, dokładnie. Niemiec, one były najlepszymi lotniczkami Niemiec. A od góry, no to tutaj mamy gołębie właśnie z Heinza Majera i z Werkamena. Czyli ojciec to jest wnuk Barko od Werkamena. Pokażemy, jak te gołębie wyglądają. To jest młodszy, bo tamte są starsze, jakby powiedzieć. Późniejszy on jest, ale one są z tego samego roku, nie? Tak, tak. Ten sam jest w budowie, to jest... Ja go miałem w ręce. Tamten lepszy. Jeszcze ale wszystkie są, kurcze, fajne, tylko trzeba kategorię A zrobić, ale na to już nie ma czasu. Te już mają fajne skrzydła. Jeszcze pokażemy jego... Tak ogólnie, jak on wygląda. Tak jest. I teraz zaprezentujemy dwójkę jego rodzeństwa. Także teraz zaprezentujemy, już nie będziemy mówić, z czego się wywodzi, bo to jest pełne rodzeństwo tego poprzedniego gołębia, samczyk o numerze 1086 na niemieckiej obrączce. Tak jest, 21 rok, pokażemy, jak on wygląda. Jest jego skrzydło. On już jest dosyć można powiedzieć ładnie przepierzony. One już żadnych młodych teraz nie karmią, więc wyglądają w porównaniu do lotników, jak u wszystkich lotniki teraz się pierzą, tak one już. Także to jest drugi z tej pary i teraz zaprezentujemy ostatniego gołębia. Mieliśmy dwa samczyki, teraz samica o numerze 1087 na niemieckiej obrączce. Tak, to jest samica z gniazda właśnie od tego, co przed chwilą był prezentowany. Bo tak, numery mają obok siebie, także łatwo się domyślić. I tak jak mówiliśmy, ich matka to jest pełna siostra Supra 1, Supra 2, czyli tych dwóch najlepszych samic. Pokażemy, jak ona wygląda. Jej skrzydło. Tak jest. I jeszcze nam się pokaże. Oczko. Głową, dokładnie, oczko. Może mrugnie do nas. Tak jest. Także to był ostatni gołąb, którego prezentowaliśmy w dzisiejszym materiale. Na ten materiał też sobie zakończymy. Dziękuję bardzo, Artur, za rozmowę, za oprowadzenie po hodowli. Szkoda, że nie ma spachelki. W sumie tak. Także gratuluję ci Mistrzostwa Okręgu w kategorii C. No i... To nie mi, ojcowi. No tak, wam gratuluję Mistrzostwa i wszystkiego dobrego w sezonie 2024. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aukcjami, które będą na naszym portalu z waszej hodowli. Dziękuję. Dobry lot dla wszystkich. Dobry lot. Dziękuję.